Marcina Ruczka po zwycięskiej walce. Twój rywal mówił tutaj według niego o porażce. Rywala zadecydowała siła. Troszeczkę przede wszystkim to odgrywało znaczącą rolę. Też tak uważasz, że właśnie twoja siła, to przygotowanie, to siłowe zadecydowało o twoim zwycięstwie? Wiesz co, ja powiem tak, że siłowo przygotowane i kondycyjnie były bardzo dobrze. To jest zasługa Jakuba Ogonowskiego, mojego trenera, od wydolności i od siły. Ale ja też nie ukrywam, że miałem trochę bardziej techniczny byłem w klinczu. Co prawda to może dla laików nie było zbyt widoczne, ale ja po prostu w pewnym momencie odpoczywałem, wiedziałem kiedy przycisnąć. Nie każdy zawodnik to ma. Ja akurat w klinczu się dosyć dobrze czuję ten klincz, tak więc myślę, że bardziej przeważyło to niż moja siła. Bo mój przeciwnik też był dosyć silny, tylko że akurat no, ja miałem to, że wiedziałem kiedy się spiąć, a kiedy odpuścić. Była taka sytuacja, chyba w pierwszej rundzie bodajże, kiedy tam rzeczywiście zostałeś trafiony, to mocno odczułeś? Wiesz co, odczułem, widać, zresztą tam na nosie, to był mój błąd taki taktyczny z tego względu, że mieliśmy trochę inne założenie, ja miałem atakować z kontry. Jeden błąd spowodował to, że zainkasowałem dosyć mocny cios. Całe szczęście, że ten cios poszedł na nos, trochę mnie odłączyło, ale nie tak, że jakoś to czułem. Też każdy widział, tak odbiłem się, poszedłem dalej do swojej roboty. Tak? No to był ten taki błąd taktyczny, który mnie mógł dużo kosztować. Czuję, że tym zwycięstwem tak wróciłeś z powrotem, skoczyłeś na konia i jakby udowodniłeś tym osobom, że kilku przegranych po trzech chyba, że no, nadal możesz. No, czy wiesz co, no, tak jak rozmawialiśmy kiedyś wcześniej, czy tam komu się dowodniłem, ja udowodniłem przede wszystkim sobie, swojemu sztabowi trenerskiemu, swoim najbliższym, z którymi rozmawiałem, że jeżeli ta walka będzie potoczy się, nie po mojej myśli, zostanę w jakiś sposób zdominowany lub będzie to po prostu porażka z kretesem. No, odpuszczę sobie, zawieszę kołek, zajmę się swoimi zawodowymi sprawami. Oczywiście nie to, że zawieszę karierę i będę w ogóle tam kończył na mediach, czy tylko po prostu bym zwolnił tempo, tak? Robię może jedną walkę w roku, taką na jakichś fajnych eventach. Oglądałeś chyba tego przyjaciela Michała Krewańki, rewanż z Krzysztofem, niestety przegrany. Tak, oglądałem. Wiesz co, Michał też popełnił jeden zasadniczy błąd, bo w pierwszej rundzie rzeczy w drugiej trafił Krzyśka mocnym ciosem, Krzysiek siadł. Nie wiem dlaczego on to odpuścił. Powinien przechodzić nogi, dokończyć roboty. Krzysiek zresztą wstał po podniesieniu przez Piotrka Michalaka. Dobre pół rundy się snuł na nogach. U Michała zabrakło tej konsekwencji, gdyż po przełamaniu, zresztą każdy to widział, jest po powtórkach, przełamywał ręce, kiedy Krzysiek już szedł głową do góry, czyli był tak sobie bezpieczny, że mu nie wejdzie w te nogi, on to odpuszczał. To jest taki błąd taktyczny, no kurde, to jest sport, tak? Krzysiek jest doświadczonym zawodnikiem, 40 parę walk, gratulacje dla niego, jednak stary jeszcze może, nie? Tam Andrzej Grzybyka wczoraj, czy z wami sytuacja jest okej, myśli, że jakby te emocje już poszły w las i tak naprawdę jesteście na tyle dojrzeli, że poszło. Pytanie, czy tobie również? Ja do przedłużania powiem, mam to już gdzieś tam około w poważaniu. Nie interesuje mnie ta sytuacja, niech się bije, tam nie wracajmy do tego, może do UFC się dostanie młody chłopak, co tam nie, było, ja miałem swoje, tam, dobra, ja masz tak, jak najbardziej, super, za jakiś tam okres czasu, pewnie super, jak najbardziej, do tej sytuacji nie wracamy, ja się koncentruję na sobie, na swoich sprawach, na swojej rodzinie, na swojej narzeczonej, wszystkich, zawodowe, a to w ogóle koperkowa akcja, nie wracajmy do tego. Jest solidna teraz Fen właśnie, w takim razie kogo widzisz potencjalnie swojego rywala? Wiesz co, teraz potencjalnie to ja widzę łóżko i zimny piwo i to mogę wam to tak na obecną chwilę powiedzieć. A jeśli już to wszystko gdzieś tam się przewinie, łóżko, zimne piwo, to potem rozumiem, że jakiś powrót i co, też dalej oczywiście Fen? Czy ja jakiś... no później narzeczona też łóżko i wiesz, i później mamy 7 kwietnia swoje wesele, tak więc też jestem wyłączony, później jadę sobie na jakiś tam podróż poślubną. No, tak wiesz, nie wiem, no co mam ci powiedzieć. Mam parę spraw zawodowych. Dzięki Piotr Przysłucha, mój wspólnik, to ostatnio naprawdę dużo znosił i to łączył, tak więc ja muszę wrócić trochę do pracy, zająć się pracą, żeby no, kurde, wspólnik był cały czas, jest dla mnie fair i żeby tak cały czas ja był w stosunku do niego fair. Co musiała być kobieta, która wreszcie cię złapała w sidła? Urok osobisty i dobrą kobietą być.
Marcin, jeszcze mam pytanie odnośnie walki, bo te didaskalia na razie zostawmy jeszcze. Pytanie było takie, zostałeś trafiony i instynktownie poszedłeś po nogę. To już kolejna taka sytuacja, pamiętam kiedyś w Niemczech walkę, kiedy to wyćwiczone, czy nie? Ja myślę, że to jest firmowa akcja, nie? To trzeba nazwać firmowa. Właśnie dlatego pytam, czy to jest instynktownie zrobiłeś, poczułeś? Ja nie wiem, czy przeciwnicy może nikomu, wiesz, przestaną szukać tego pierdolnięcia, bo ja się walę, odbijam i przeważnie przewracam po tym każdego, nie? Tak, dokładnie. Ale tak na poważnie, wiesz co, no mówię, to błąd, nie? Bo ja powinienem kontrować, bo on jest dłuższy, chciał agresywnie we mnie wchodzić i zresztą ja go wpuszczałem na to, nie? I z tego kontrowałem i to wychodziło. A raz chciałem ja zaatakować. No i akurat był na to mocny, dobry timing, poszła, nie wiem, czy to lewa, czy prawa, chyba prawa. Prawa na middle. Prawa na ten, przygasiła, nie? Ale super, nie? Fajnie, że się udało. Super zawodnik, w ogóle widać, że ja to jestem starym lisem, no to dla niego to też jest duża nauczka, nie? Ale jak dzisiaj rozwija, to wiesz, to myślę, że za 3-4 lata to takich zawodników jak ja, to będzie miazgę robił i będzie się bił w innych federacjach, a niekoniecznie FM. Dzisiaj zaimponowałeś zapasami, tak? Bo te zapasy były skuteczne. Wyeliminowałeś praktycznie jego najmocniejsze strony. Zachodziłeś za plecy, miałeś kilka razy szansę, może nawet bliski byłeś, powiedzmy, wejścia na poddanie, tak? Nie mówię, że to już była taka klasyczna akcja na poddanie. Skupiałeś się bardzo w przygotowaniach na tych zapaśniczych elementach? Ja mam jednego z najlepszych trenerów od zapasów. To jest trener Mietek. I trener jest mega specjalistą. I to, co ja te zapasy wyciągnąłem, to nie są zapasy od Mirka Okińskiego. To nie są zapasy wyciągnięte z całego Berkutu, tylko to są zapasy wyciągnięte od trenera Mietka, z którym współpracuję bodajże już od dobrego roku. Półtorej, teraz troszeczkę zagęściliśmy ruchy. I to są w dużej mierze jego. Oczywiście kluczowe tematy, takie dole, to jest zasługa Roberta Jocza, który w dużej mierze przyłożył się do tego i on to układał. To jest takie kluczowe właśnie rzeczy, zajścia, obalenia, te obijania, to jest zasługa Roberta, wejścia do klinczu, te podręce, to są zasługi trenera Mietka, zdrowie, siła, Kuba Ogonowski. Czyli ten treningi WCA Fight Team jednak ci pomogły, w tej chwili jesteś, można powiedzieć, nowym zawodnikiem częściowo, no bo dzisiaj pokazałeś się, zaimponowałeś płucami też przede wszystkim, tak? Słuchaj, chciałbym powiedzieć przede wszystkim, że WCA Fight Team, WCA Berkut, nie ma mocy słabych zawodników. Ja jestem jeszcze z Berkut Olsztyn, pochodzę, kiedyś Arachionu, też do nich jeżdżę, nie ma słabych zawodników, tak więc ja muszę cały czas być, pomimo że pracuję, ja muszę być cały czas w formie, cały czas dbać o siebie, bo słuchaj, jak przyszedłem po dłuższej przerwie, to no sale, wiesz, wycierali, nie? Wiesz, no albo trenujesz w tych klubach i stajesz na wysokości zadania, albo po prostu, wiesz, chodzisz na popołudniowe godziny do grupy początkującej. Tak to wygląda. Dziękujemy. Dziękujemy.